Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Spotkanie dla Państwa z... przyjemnością komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacku. Wspaniale, Darku, że mamy okazję oglądać to spotkanie. Szykujmy się na walkę piłkarskiej fajerwerki. Dobre podanie za plecy obrońców. Schodzi teraz do środka. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Awar. Duvan Zapata. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Trener wprowadza świeżego gracza. Iličić. Douglas Costa. Dobra wymiana podań. Świetne podanie za plecy rywali. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby, gdyby nie trafił. Iličić. Douglas Costa. Zapata. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal ma dobrą okazję do strzału. Niestety, nad poprzeczką, a tak niewiele zabrakło do szczęścia. Kylian Mbappé. Za linię obrony bardzo sprytnie. Teraz na pewno! Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu! Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Ależ przeczytał to jak profesor. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Iličić. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Dobre podanie. Minęło linię obrony. Mbappé! Buffon odbija. Piłka w grze. Tak, tak. Mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. I piłkę przejmują rywale. Awar. A udało mu się odebrać piłkę. Mbappé. Ładnie pomyślane. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Może teraz jest okazja. Buffon, ale piłka w grze. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Obrońca dobrze to przerywa. Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożniej. Nie myli się, gol! Widzimy, że to było dobre uderzenie. Może na powtórkach strzał z karnego wydaje się czymś dziecinnie łatwym, ale to tylko pozory. Jest presja, bramkarz, koledzy, kibice i oczekiwanie, że musisz. To potrafi sparaliżować.
Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Zapata, świetny przegląd pola. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Martin Ødegaard. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Pastore, między obrońców. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. Martin Ødegaard. Co teraz zrobi? Czy potem strzale będą prowadzić? Buffon odbija, piłka w grze. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Ilicic. Jest szansa na kontratak. Politano. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Zapata. Douglas Costa teraz. Douglas Costa. To musi być gol! No, dosłownie kilka centymetrów zabrakło do szczęścia. Ilicic. Pastore. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. I tak oto tracą piłkę. Awar. Dobrze próbował, ale stracił. Duvan Zapata. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Na piłkę, co z tego wyniknie? Świetnie to zrobił! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Pokonuje z piłką kolejne metry. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Jest 4-3. Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie atakują niż bronią. I pewnie będziemy mieli emocje do samego końca. O, teraz ma dużo miejsca. Szkoda! Była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Ilicic tracą piłkę. Dobrze rozwija się ta akcja. Martin Ødegaard. Okazja na dośrodkowanie. Piłka zagrana na bliższy słupek. Buffon, ale piłka w grze. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pospieszył się z tym wyjściem. Spalony. Będzie chyba podawał. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Ależ zacięta rywalizacja. Koniec pierwszej połowy. 4-3. Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Podanie w szesnastkę, w stronę kolegów. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. No i strata piłki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, już blisko pole karne. Dobry atak na piłkę.
Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Za linię obrony bardzo sprytnie. Buffon odbija. Piłka w grze. Kibice pokazują, co myślał o tej decyzji sędziego. Jak dla nich ewidentny karny. Będzie okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Iličić. Zapata. Może spróbować uderzenia na bramkę. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Całkiem niezła pierwsza. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Dobrze pomyślane podanie górą. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Ładnie przechwycił piłkę. Mbappé! Buffon, ale... Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Na piłkę, co z tego wyniknie? I pozbył się asysty. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Iličić. I piłkę przejmują rywale. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Martin Ødegaard. Costa. Przy piłce cały czas Costa. Obrońca dobrze to przerywa. Douglas Costa. Martin Ødegaard. Bramka! Brawo! No można powiedzieć, że to było wejście smoka. Nos nie zawiódł trenera. Bardzo dobra zmiana. Świetnie wpłynęła na grę całego zespołu. 5-4. Rzadkość. Niewielka różnica bramkowa zmusza do otwartej walki. Myślę, że padną kolejne gole. Cristiano Ronaldo! Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć, naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. Krótko do kolegi. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Douglas Costa. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Mbappé. No, poradził się z rywalem, ale będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Wymanewrował obrońców, no i teraz? Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki, spalony. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Hakim Ziyech, uwaga, ma tam trochę miejsca. No może teraz. Udany pressing, mają piłkę. Decyduje się na strzał. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Wrzutka w pole karne. No i świetnie piąstkuje. Dobrze prowadzi piłkę. Wysoko podeszli rywale. Naciskają. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Cristiano Ronaldo. Javier Pastore. Będzie okazja do kontry. Świetnie minął teraz obronę. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Pusta bramka strzał i...
No jak można było tego nie trafić? Do pustej bramki? No cóż, nawet najlepszym może się zdarzyć błąd. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Jest okazja do strzału! Pusta bramka, będzie gol! Ależ zły na sędziego, nie ma jednak racji, był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. Lionel Messi. Mbappé. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Dobry pressing, odebrał piłkę. No, skutecznie utrudniają rozegranie. Jest szansa na kontratak. Świetnie, prostopadle. Prostopadle, udanie. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. No, kopnięcie z woleja. Bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. W tej chwili mamy wynik 6-4. Ciekaw jestem, jak skończy się to spotkanie. Dobrze i przejął. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Martin Ødegaard! Nie ma gola! Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł. Ładny, plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Mija obrońcę. To może być bramka kontaktowa? Lionel Messi. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Strata w środkowej strefie boiska. Co teraz wymyśli? Ronaldo! Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec. Dzisiaj się nie uda. Dobra.